pieniędzy? Żebyśmy mogli samochodami jeździć dla benzyny, pewnie. Żeby auta jeździły. Żeby można było jeździć. Żeby można było tankować. Bo żeby tankować auta, no pojazdy wtedy by nie jeździły, bo to trzeba, no po prostu nie da się tak jeździć po prostu. No żeby mieć kasę, wiadomo, wszystko się robi dla pieniędzy. Żeby mogli jeździć samochodami. Są to naturalne złoża, które są wykorzystywane do faktycznie, no głównie chyba środków komunikacyjnych, no nie, to się tak głównie nasuwa na myśl. Żeby jeździć autami dla przyjemności, żeby ją powydobywać. Żeby się oblewać ten ropą. Dla pieniędzy, niestety, bo duże pieniądze z tego są i ci, którzy ją znajdują, bardzo się wzbogacają. Porolą posługiwać. Bo po prostu potrzebują jej. Żeby było ciepło. Żeby pójść do domu. Może mają za mało w oczach. Potrzebna jest do paliwa, żeby szybko jechać. Dlaczego wydobywają? Dla przemysłu chociażby. Potrzebują jej do różnych rzeczy. Bo liczą na to, że ropa naftowa rozwiąże ich wszystkie problemy, a tak nie jest, bo jakby nie było ropy naftowej, to uważam, że wszyscy jeździlibyśmy elektrycznymi samochodami. Ja myślę, że nie będę oryginalny tutaj, ale względy materialne zdecydowanie. Może dlatego, że już wszystko odnaleźli i nie mają co robić? No, żeby na przykład nalać do zbiornika paliwa. Żeby mieć pieniądze dla państwa. Czarny od ropy, muflon fakty, dziękują za uwagę.